Za 5000 cheeru jest mega zajebista ikonka G2, ale nie da się jej zdobyć. W jakim sensie nie da się jej zdobyć? No jakby jak zrobisz 5000 cheerów, no to wtedy masz tą ikonkę. W sensie wtedy masz tego sub badge'a G2. Łezka, dwa orny. Słyszałeś o odwołanych oczach w spod killu? Kurde, komuś odwołali oczy, to jak teraz widzi. Shadow na odgrywalne? Tak. Ja kilka razy po 1K? Tak, to ci się zbieram, Aurelius. Generalnie to, ile cheerujesz, to się zbiera ogólnie. Nie musisz naraz po prostu zrobić 5000 cheerów, tylko możesz sobie tak po prostu zbierać. Jak dojedziesz do 5000, to wtedy dostajesz ten tego sub badge'a. Oliver by nam się przydał do elektryka. Prawie jak Oliver. Co jest? Czemu on stracił agro na tą Kinder? Tego nie rozumiem. Siema, to mam. Jak ci dzień mija? A, dobrze. Wróciliśmy do Mastera. Orzesz w pizdu, jasny gwint. Aurelius, 3000 cheerów, biców w sensie. Chodź się gwint. Ale jesteś kozak tej. Czy ty jesteś w ogóle... Czekajcie, jakie mamy rekordy w tych cheerach? Czy wjechałeś od razu do top 10? Musisz wjechać od razu do top 10. No, od razu jesteś w top 10. Dziękuję ci bardzo, bardzo doceniam twój... Już masz 5000, no. Już jesteś w piątym, jest... Piąte miejsce masz. Dziękuję ci bardzo. No i masz właśnie tą ikonkę. Teraz G2. Ja muszę sobie przypomnieć w ogóle, jakie są progi tam, czekajcie. Dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału, naprawdę doceniam. Doceniam w pizdu. Doceniam w pizdu. Ja muszę sobie przypomnieć, jakie mamy... Czekajcie. Ile to jest 3K? To jest $30.
Bitsy i cheering. Odznaki za cheerowanie. A, dopiero następny próg jest 10 tysięcy. Uff, to daleko. A potem 25, to już w ogóle dramat. Albeka, że wygraliśmy tę walkę. Mega, mega dziękuję ci za wsparcie kanału. Subiki jeszcze cheeruje. Co mamy? Armor? 17 golda w tej chwili. Szkoda tego drugiego Brauma, ale trzeba go sprzedać. Bo przedmiot trzeba odzyskać. Tak o. Miau. Teraz Whisper się pokazał w ogóle. Grasz coś zwykłego LOL na przykład w stream? Nie. Zwykłego LOL nie gram. Przedmioty dla predatorów to my nie mamy. W sensie przedmiotów dla predatorów to my nie mamy, ale spoko. Coś wykombinujemy. Na razie tak sobie zbieramy. A ile to by było? To jest 5? Kurde, no można by wjechać na 40 golda, nie? Ojaj, Bram, ty czasami naprawdę jesteś po prostu jakiś niedorozwinięty. Przysięgam. Czy można mikrofonie, jak mówisz? Żona tam robiła coś mikserem. Więc zrobiło... Kurde. Aurelius, jeszcze 200 biców? Nie wiem co powiedzieć, dzięki bardzo, naprawdę. Mega ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za tak hojne dary. Normalnie jak na tace w kościele. Nikt się nie liczy z kosztami.
Co jest? Jeszcze Olaf się pojawił, no przecież... Zaraz chyba zgłupieje. Fuck. Spierdzieliłem. Możemy przez to przegrać walkę. Nie ma, no wszystko okej. Okay. Co my tu zrobimy? To sprzedamy. Jak to jest, że jak kupuję te 3 za ileś, to kupuję od Twitcha, a że daje tobie, to masz więcej wsparcia, tak? Nie, to jest po prostu... powiem ci tak. Czekaj sekundę, tylko pomyślę jeszcze. Sekundka. Dobra. Jeszcze coś? Nie. To sprzedajemy. To sprzedajemy. Jeszcze karuzela. Kurde. No, zobaczymy. Tak, ty kupujesz cheer na bitsy na Twitchu, bo są, to jest tak, jakbyś donatował po prostu. Tylko, że donaty idą bezpośrednio na PayPala do kogoś, omijając Twitcha. A cheery idą przez Twitcha. Ja to dostaję razem z wypłatą z Twitcha co miesiąc. To jedyna różnica. Znaczy, różnica jest taka, że na przykład cheery są bardzo bezpieczne, nie? No bo jak dostaniesz bitsy, to zawsze je dostaniesz. A z PayPalem na przykład jest tak, że zdarzają się ludzie, którzy po prostu wycofują na przykład, nie? I to jest totalny Lipton wtedy. A przy okazji, wiesz, z bitsami masz przynajmniej właśnie takie bonusy, jak ten leaderboard i tak dalej. Więc to spoko jest. Kuźwa. Dobra. Lul. Ale beczka śmiechu. No nie no. Tak, nie?
Okej. Okay. Chodzi mi o to, że miałem na przykład nadzieję, że jak kupisz 100 tysiąc tego, na przykład 90 zł, myślałem, że dostajesz te 90 zł, 4 dolary czy coś. No nie, ja dostaję tyle... O, Jezu, zafyt. Ja dostaję tyle, ile ty mi wysyłasz cheersów. Czyli 100 bitsów to jest 1 dolar. Więc, bo płacisz tam podatek, nie? Generalnie. Singe za Skarnera? No mógłbym, mógłbym. Tak, nie wiem czemu nie pomyślałem. Ewentualnie Mundo jeszcze się zastanawiam, czy po prostu nie wstawić. Tak o. Ja generalnie tak, ja wolę, jeśli ktoś chce wesprzeć kanał, to ja wolę, żeby subował i bitsował, niż żeby rzucił donaty jakieś, bo donaty tak, to są fajne, to jest taki zastrzyk pieniędzy, fajnie, bardzo dziękuję, ale generalnie wy z tego nic nie macie, a tak przynajmniej jak cheerujecie, to sobie odblokujecie jakieś emotki, są te właśnie sub badge i cheer badge i tak dalej, no więc jest z tego sporo. Okej. Okay. To były wilki dopiero, tak? Masz subów chociaż 70-30, a tego to powiedzieć nie mogę. Nie mogę. Kurde, nie wiem, czy czasem nie lepiej zrobić od razu teraz drugi Hand of Justice. Ale w sumie po co mi on? Do niczego. Ale nie mam tak nic innego do sprzedania. I się pojawi sporo, to ok. 40. Tarik był, dlatego nie mogłem go zabić. Tak zastanawiałem, o co chodzi. Co za level rush? No bez tego level rush to byśmy nie wygrali. Randomowy złoty Kog'Maw. Co to w ogóle biega tutaj? Widzicie, czym ja gram w ogóle? Ale unlucky, bo nie mamy trzeciego Volibera. Jezu, jaki wpierdol. Dobra, może nie aż taki, bo... No właśnie. I dupa, i przegramy. Lol, nie wierzę. Nie wierzę! Bo się nam Olaf nie odpalił. Ale nie fart. Kurde, jedyny pasek. A nie, jest jeszcze drugi.
czy da się teraz ciebie skontrować czymś? No, RNG się da skontrować. Ty, no odpierdolcie się tasków. Dobra, Aperoda chociaż zostaw, mistrzu. Ty, suko, bura. Dlatego lubię czasem składać Giana Olafa. Uwielbiam Giana na Olafa. Ale no, Borusu mamy takie itemy, że no, nie chciałem czekać. Nie? Chciałem jak najszybciej znękać wszystkich w tym lobby i im jebnąć po 20 w każdej rundzie. No ale no niestety. Teraz z miłą chęcią, no ale zaraz się okaże, że możemy zrobić jeszcze jednego srebrnego Olafa i sobie możemy przetransferować itemy. Odpalę się, ty idioto, no. Jeszcze żyje kolega. Dziękuję. Dostałem jabłko. Musimy go, że gryfujemy teraz tych shadow playerów. A nie, już mają. No, okej. Okay. W sumie to tutaj nikogo nie będę gryfował. Tak naprawdę. Ten złoty Kog'Maw to mi się najbardziej podoba. Taki bez itemów co stoi. Powiem wam, że podoba mi się ta kompozycja. Podoba mi się. Dobra, to teraz uwaga. Pasek i Aperod. No może nie do końca. Kurde, pasek był. Widzicie to? Jakbym miał Aperoda wtedy z tej poprzedniej karuzeli, co wyzwałem kolesia od Burej Suki. To byśmy mieli teraz Morello. A tak jest. Giant Slayer i Red Buff. W sumie to bez tragedii. Można na Koga dać. No w sumie to nie jest takie złe. No i go oczywiście nie przestawiłem. Co się stało z moim Olafem? Aha, oczywiście. Kindred. Kindred robi tak. I ostrał się. Olaf. Trzy Aziry. A ja jednego szukałem. Grę temu. Muzyka z Diablo 2? Tak. Nie wiem, że już odpowiedziałem. Do której ten stream? No jakoś niedługo kończymy. Myślę, że jeszcze jedną gierkę zagramy. Koło nie ucieknie, Vera. Jezu, jaki damage.
No to Morello tam, no będzie ciężko. Ktoś by go musiał wyeliminować, bo ja tego nie zrobię. Kolega ma niestety Morello Singed'a. I to jest bardzo duży dla nas problem. Bo się nie można leczyć wtedy. To jest duży, duży, duży problem. Zostawcie mojego biednego kukumawa. Jak spierdolił przed ultem w ogóle. Ale dostał bombę, nie? Ale dostał bombę tej. Dobra, słuchajcie, teraz Morello albo Static Shift na karuzeli. I top 4 mamy. Nic nie ma, co bym chciał. Luden? Luden spoko. Oj. Trzeba było może jednak ten GA zrobić. Betek. Kurde. Ale Volibera to nie dostaniemy nigdy. Na drugi poziom mastery.
co jest. Dobra. Fajnie by było zrobić złotego Olafa, ale chyba nie wyjdzie. Więc chyba lepiej przenieść po prostu te dwa... Nie zginął. Morello. Zephyr też był spoko, ale musimy, bardziej potrzebujemy Morello tutaj, żeby go przedusić. Co jest? Mystyki by mi się przydało jeszcze. Tak naprawdę. Kurwa, ja zalitowałem ze poison. Ale jestem idiotą. Jestem debilem. Jestem absolutnym debilem. Ale sfrołowałem, zintowałem strasznie. Nie wiem. Ja jestem debilem, naprawdę. Kurwa. Dobrze się ustawił. Dobra. Hej, bo ja frołuję to. Strasznie to frołuję.
No, kurwa, Inferno 9 zadaje po prostu tyle damage, że nie jestem w stanie nic zrobić. O kurde, no nie. Ciężko było z tym Inferno 9, to jest dramat jakiś. Sprołowałem trochę w midzie i tak, ale ciężko było zrobić coś z Inferno 9.